Wcale nie taka ciężka. Fajny mieczek ma. Co to jest? Chyba ten, jak on się nazywał, długi miecz? Czy coś takiego? Albo dwuręczny zwykły miecz? Nie wiem. Nie pamiętam. Ale fajnie wygląda w każdym razie. I powoli dochodzimy do Warantu. Fajne miejsce. A w bycie w Warancie to jest dosyć trudno. Ale znaleźć tam coś jest naprawdę masakrycznie. Tam wszystko wygląda tak samo, nie? Nie, że coś mówię, gościu, ale ma... Nie, Korsen! Jezus Maria! Sorry, gościu, sorry, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. O jedną parszywą bestię mniej. Sorry. No po prostu bez nie trafił, no wiesz, jak to jest, zes. Okej, ale tutaj jest ta, w każdym razie, ta karawana. Ojdź! Oj. O właśnie, przydałbyś się właśnie, gościu. Gdybyś tak jeszcze trafił, to zębacze byłoby naprawdę bardzo fajnie, wiesz? Możesz trafię, no. No! No ja pierdzielę! No! Wujka, Jezus Maria! Spierdzielaj, gnoju. O jedną parszywą bestię mniej. Dobra. A ja sobie jeszcze wejdę tutaj. Ponieważ tutaj jest to, co chciał ten buntownik. Towar z pustyni. Jakieś kufry tutaj są. Mikstera leczenia. Czemu nie ma mikstur many, to ja nie ogarniam dalej, ale cóż. Idziemy, gościu. I to się zaczyna robić coraz jaśniej. Dochodzimy do praszącego słońca pustyni. Ładnie to powiedziałem, nie? Carlsen, przyznaj. Jezus, ale ty normalnie wolno idziesz. W zmierzchu bogów jest bajeranska sprawa, że tu postawili taki dupny kamień i się nie da przejść. W ogóle zmierzch bogów to jest jakaś komedia. To co tam zrobili to jest... szkoda słów nawet. Idziesz, czy nie idziesz? No. Tu się zaczynają bandyci. Dam ci popalić, zaraz upuszczę ci krwi. Prawie się przestraszyłem, wiesz? Ani kroku dalej. O, groźny bandzior. A, hardkorowy jakiś tutaj. Ooo, pojadę cię z kostura, gościu, to będzie dla ciebie oś ty. Zabiłem go z kostura, paszo won. Idź ty, kurde. Nie bawię się z tobą. Okej, pozbieramy sobie to, co tutaj leży. I myślę, że zabijemy tego Kurta z tym gościem.
Jego wyślemy do Nemory, oddamy to, co oni chcieli, czyli te towary z pustyni, tą nobelię. I tutaj skończ nagrywanie. No, brawo. Ponieważ nagrane mam już to bardzo sporo. Chyba z 3 godziny mam na dysku. Więc, no właśnie. Hej, ale mu dokopałem. Szacun. Dyta. O. Może będzie też fajnie od nich zarobić. Znaczy no. Może nie tak fajnie, ale zawsze coś. Ten otworzy. Dobra. Drewniana tarcza jakaś. Mieczyk. Idziemy. Ej, a tutaj to co? Widzisz? Ojdź. O, to był twój błąd, gościu. Hej, ale mu dokopałem. No, dokopałeś mu naprawdę. Z lekko moją pomocą, ale to taki drobny szczegół. Dobra. To coś ciekawego jest? Czy tak średnio? O Jezu, ciekawe ile miejsca na dysku mi to zażre. 3 godziny. A jeden klip 8-minutowy ma 5 giga. O Jezus. Trzeba będzie to jak najszybciej zapisać. Bo z takim miejscem na dysku, jaki mi zostanie, to ja dużo nie zrobię. Ale przynajmniej będę mieć nagrane i będę mieć spokój. Jako, że jestem po rekolekcjach, mam jeszcze weekend, to mam trochę wolnego. No a potem tak średnio będę mieć czas nagrywać, więc wolę sobie teraz zrobić taki zapas materiału. Zaraz upuszczę ci krwi. O, i to my tutaj mamy kurta. Dziada jednego. No, brawo, brawo, brawo. No, ale nie tak. Co ty w ogóle robisz? No. Ty gnoju. Jak... Dwójka. I lecimy dalej. Co tu taki lag był? To nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że na tym mi się nie kończy miejsce, bo to by było średnio fajnie. Bo tam naprawdę miałem trochę dużo tego miejsca. O, kurt. Gień gnoju. Cyk. Pokazałeś. No a jak? O, jeszcze ten? Dobra, to ty się z nim pobaw, a ja sobie to pozbieram. Kurt miał ognisty puchar. O oh yeah. No tarczę paladyna, którą fajnie się sprzeda. A tutaj od nich też możemy pozbierać złom. Szkoda tylko, że nie wziąłem sobie teleportu do Nemory. Teraz będę musiał biegać. Ale... Tego wam już oszczędzę, to sobie wytnę. Kolczasta pałka, miecz. Groźny bandzior. No nie mów, kościu. Ej. I giń! Słabo może? Ha, widzisz? Ratowałem ci dupę. Kaj ty łazisz. Tu chodź. Daj nosa,
Challenge jest większa niż sądziłem. Ha, level up. Paladyn Kurt nie żyje. Chwała Inosowi. W krainach centralnych nie ma miejsca dla paladynów renegatów. Proszę, weź to złoto. Moja misja dobiegła końca. Skoro już tu jesteśmy, mogę ci pokazać pustynię. Tam. Wybierasz się teraz do Nemory? Tak, przyłączę się do buntowników. Dziękuję ci, że przywróciłeś mojemu życiu sens, przyjacielu. Przyjmij ode mnie ten miks. Nie, czemu lecznicze? Pomogę ci w walce. No naprawdę. To już jest tak średnio zabawne. Wszyscy dajemy miksturę leczniczą, a ja chcę many. Czy naprawdę tak trudno dać mi miksturę many? No ja nie wiem, ale dobra. Ja się tu teraz przejdę do Nemory i zaraz do was wracam. Okej, ludzie, dochodzimy do Nemory, więc... Wznawiam na chwilę nagrywania, ale i tak się z wami pożegnam, ponieważ... no... Wiadomo... Trochę nagrywam i tak, żeby chciało grać. A niech to! Doskonałe wieści! To znaczy, że możemy się dla odmiany trochę odprężyć. To daje ci prawo do udziału w podziale złota, obcy. Obcy. Powiedz mi, kto tu jest szefem. Natychmiast. Nie ja w każdym razie. Więcej nie wolno mi powiedzieć. O. Okej, teraz temu powiemy... Kilka fajnych rzeczy. Siema. Lepiej nie zwalaj tego na innych. Przyprowadziłem paladyna. Właśnie paladynów nam potrzeba, abyśmy odzyskali morale. Doskonale. Wiesz, jak nam pomóc. Oto towary z pustyni. Wiedziałem, że wciąż tam są. Doskonała robota. Oto twoja część złota. Żartujesz? Dobra, damy jeszcze... Jeszcze temu magowi, te lobelię, czy jak to się tam nazywało. Troszkę zejdziemy w jasne, ciekawy sposób nie. Na dół. A nawet, mam może cię straciłem. Weźmy sobie do niego puchar. Proszę, masz tu tę swoją lobelię. Fantastycznie! Mam nadzieję, że te bestie nie sprawiły ci zbyt wielu problemów. W ramach zapłaty przyjmij te mikstury. No, dzięki ci nareszcie. Dobrze, powierzę ci ten cenny artefakt. Mam na... Dobra. Zobaczymy. Nareszcie, Jezus Maria. O, kupię sobie ciebie to. Nie, to. To. Fiolki. I może stąd coś dostaniesz. Masz trochę kasy, więc... Miecz paladyna. Ła. Masz. Dobra. Dobrze, złoto. Handluj. Dzięki. Tutaj? Co możemy zrobić? 2, 5. I ja mam 19 mikstur many. I bardzo fajnie. Okej. Okay. Więc idziemy do tego całego Russella. Russella, nie wiem jak się czyta. Trochę musimy jeszcze przejść do góry. Bo on niestety musi sobie jak w najwyższym miejscu w obozie siedzieć. No i jak już się pewnie domyśliło, to on jest przywódcą Nemory. Lepiej się nie wtrącaj. Powiesz mi wreszcie, kto jest waszym przywódcą? Wciąż nie mam pewności. To ty dowodzisz w Nemorze. No dobra, dość dla nas zrobiłeś, więc przyznaję, to prawda. Doskonała robota. Oto twoja część złota. Owszem, dowodzę w Nemorze. Witaj wśród nas, przyjacielu. Mam nadzieję, że nas nie zawiedziesz. Prawie dochodzimy do 50. Buntownik Charles potrzebuje posiłków w świątyni w Trelstwie. Do diabła! Coś jeszcze? Czy w tej przeklętej krainie cokolwiek idzie tak, jak należy? Co mam powiedzieć Charlesowi? Powiedz, że o posiłkach może zapomnieć. Nie mamy dość luźna tego typu akcje. Będzie sobie musiał radzić sam. Pociszające.
Hengi napada bezbronnych farmerów. Dość tego. Wyrzucę sukinsyna z obozu. I tak dość długo tolerowałem tu tego wieprza. Dobra robota. Miej oczy i uszy otwarte. Dobra? Oto twoja nagroda. Spoko. Czym mogę pomóc? Możesz nam użyczyć swej siły. Lepiej popytaj. Do niczego nie dojdziemy. Okej, więc tak jak mówiłem, ja sobie tutaj kończę. W następnym odcinku, czy w następnych czwartach będziemy oswabadzać Trelis. Mógłbym ci to powiedzieć. Nie Finlay? No. Więc ja sobie tutaj robię save'a. No. Być może jeszcze po drodze się nauczymy jakichś fajnych czarów, bo widziałem kapliczki i Nosa i Beliara, więc czegoś się może nauczymy, ale tymczasem na razie.